Pana ministra, przepraszam. Nie mogłem wejść na mównicę, bo pani weszła, pani poseł, więc wypadało mi się tutaj wpychać. No myślę, jakaś kultura obowiązuje w tym miejscu, więc ja... Panie marszałku, czy mogę? Na słabym nie zamiast. Jedną minutę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Panie ministrze, nie ma pana ministra Rostowskiego. Często jak człowiek nie ma argumentów, to zarzuca innym niewiedzę. Tak często czyni. Pan nie ma argumentów. Otóż co istotną rzeczą jest, panie ministrze, te pieniądze trzeba będzie dać, zwrócić do funduszu. Czy to nie jest prawdą? To jest prawdą. Pan umie brać, ale pan zapomina, że trzeba je zwrócić. To jest bardzo ważna rzecz. A propos do pani poseł, jedna rzecz. Następnym razem zada sobie pani trud i w 19 minut pani spróbuje się odnieść do budżetu, bo tyle my jako klub mieliśmy. To chyba wymaga finezji, szanowna pani. Pani myśli, że będziemy się bawić tutaj kalkulatorem na tej mównicy? Musimy wywieźć istotne rzeczy z tego budżetu. I właśnie na to mieliśmy tylko 19 minut. I proszę nie zarzucać niewiedzy i nie przeanalizowania tego budżetu. Niech pani tego nie czyni. Pani ma czas na tu rozgadywanie się gadustwo. My tego czasu nie mamy. 19 minut to krótki okres czasu. Niech pani to następnym razem weźmie pod uwagę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.